od momentu, kiedy idziemy do telewizji, od momentu wejścia przez próg, bądź momentu, kiedy się przywitasz z operatorem, bo zawsze witamy się z ekipą, od tego momentu trwa wywiad. Do momentu, dopóki nie wyjdziesz do biura. Mhm. Najważniejsze nagrania powstają na przykład przy windach, w momencie, kiedy już kończysz tą setkę i dziennikarz mówi, no dobra, no to teraz sobie porozmawiam, ale jak sądzisz, to prawda jest? Wiesz, on twierdzi, że kamera już jest włączona, tak? I tak na luźno mówi, to jak prawda jest? Albo nie? Mówi tak, to teraz porobimy przebitki tak zwane. Czyli kamera sobie tutaj niby tam robi zdjęcia, wy sobie gadacie, ale ten mikrofon działa. Zawsze działa. I on wiesz, mówi, no to jak to było? A ty mówisz, nie, w ogóle to dupy to jest. A później idzie taki efekt w materiale na początku. No, nasza pani prawnik ma wyjątkowo ciekawą opinię na ten temat. Nie, no dupy to jest. Ale przy oficjalnych wypowiedziach już nieco łagodzi swój ton. No tak, należy się nad tym zastanowić. Kto wie, może da się rozwinąć ten temat. I wiesz, i... Taką historią najbardziej znaną właśnie takich manewrów to był pierwszy jeszcze reportażowy Durczok, zanim został, wiesz, szefem TVN-u Faktów, a później został wypieprzony, to robił wywiad z Balskiem odnośnie, to jego jedna z pierwszych setek, odnośnie zmian jakby w jego programie Polski i mówi, no to już tam kamera nie wyłączona, mówi, to jak to jest, będzie działać czy nie? Nie będzie. Moim zdaniem nie ma szans. I zresztą hulało, wiesz, przez... Ja tu na większości szkoleń to ujęcie miałem, ale nie mam teraz tutaj tego. Nawet jeżeli kamera jest zdjęta i tutaj gdzieś jest, dopóki masz ekipę przy sobie... Pan jesteś tak... sztywno w myślach, sztywno. Możesz się zachowywać swobodnie. Ale tylko głowa ma być sztywna. Możesz, wiesz, pochodzić, pospacerować. Jakiś fajny gest, zrobić, uśmiechnąć się, żeby na tych przebitkach... Ja w szkoleń zrobiłem kilkadziesiąt, sam kilkanaście razy wystąpiłem przed kamerą, a jak miałem sytuację kryzysową w konsolnecie jako rzecznik, bo mam drobną koleś, 8 baniek, przyjechał do mnie, notabene od was chłopak z wydarzeń, Piotr... Michalak. I gadamy, oczywiście wszystko przygotowane, mam kluczowe przekazy. Znaczy, pamiętam, że po zakończeniu są przebitki i właśnie zapomniałem o tym akurat nagrywaniu z ręki. I tam sobie gadałem i mówię, no to jak to było? Mówię, stary, to jest w ogóle możliwe taki pan? Mówię, dla mnie? Mistrzostwo świata, to co facet zrobił. Góra setka, dla mnie mistrzostwo świata. Puścił to? Tak. Dzwonię do niego, mówię, Piotr, no co ty? Dobra. No. Jacek się nie wkurwił. Nie, no bo wiesz, no jedna część była ten, jedno to właśnie bym zrobił taką fajną, żeby mu powiedziałem, że z tego typu przestępstwami z przechodzeniem na czerwonym świetle. Wiemy, że jest zakazane, jednak część ludzie to robią, więc to mi puścił. A drugą właśnie, później był ten specjalista, ten łysy taki od wojska, ja nie pamiętam, jak się nazywa. A ten złowalki był, nie? I tam on mówi, że on tego nie popiera. On wie, że to jest przestępstwo, bo on tak zawsze mówi, ale to jest niezła robota, a później jest to moja setka i dla mnie to mistrzostwo świata. Uwaga, bo teraz wszystko się nagrywa. Dobrze. Czy jesteśmy do kadry? O! To jest kadr. Ładny. Widać mikrofon. Mam kostkę nawet. Może być widać, nie musi być widać. Ale ja nie było widać. Bartek, muszę ci pokazać nagrania, bo mamy kontakt z taką kancelarią z Nowego Jorku. Jest taki gość, który się zajmuje też prawem pracy. Myślę, że ma 60 lat i robi takie show przed kamerą. Opowiada o problemach prawnych w Stanach, ale jest po prostu jak po prostu prezenter telewizyjny, jak prezenter wiadomości. I słuchaj, naprawdę ekstra. W linkach oddział amerykański interesów co 3 miesiące dla swoich partnerów robi szkolenia. Ale to ewidentnie widać, że to jest przeszkolone, już długoletnia praktyka. I miałam z nim taką, mieliśmy wideokonferencję Warszawa, Hongkong, Singapur, Chiny kontynentalne i Nowy Jork. I każdy miał mieć 10-minutową prezentację. Amerykanie? Super. Po prostu widać było, że każde słowo było przemyślane.
Mnie się też udało zmieścić 10 minut, tak, że rzeczywiście powiedziałam to, co chciałam powiedzieć, ale ćwiczyłam to. Ale to było przegadane ze stoperem, tak, że 10 minut. Ja mam taką zasadę, że jak występuję w ogóle publicznie, to z 10 minut prezentacji mniej więcej 3 robię sobie na dygresję, na rozluźnienie atmosfery. Ja w ogóle jak występuję, to zawsze występuję na stojąco. Żeby przekonywać ciałem. Nie wiem, czy pamiętasz, jak mówiłem na dużej sali odnośnie tego sukcesu, że pierwsze co powiedziałem, że chciałbym móc schodzić, żeby nikogo nie obrazić, a jednocześnie zwrócić uwagę na siebie. Takiej, wiesz, myczki, kroki. No, ale to na pewno jest technika. No, wy w sądzie też wstajecie, prawda? Tak, tak. No. Nie stoicie. Tak. W sądzie się czuję dużo bardziej swobodnie niż przed kamerą. Ale po sali chodzicie? Nie chodzimy. To tylko w amerykańskich filmach. To jest ładna setka, ładny kar. Dobrze, są, a gdzie jest jeszcze? Zaraz, już składa się. Ładny kar. Tak. Czy ja mogę poprosić tą moją wodę? Za sekundę dziewczyny przyniosą. Tak. To jest dobry kar, tylko tam, co tam w tle widać, ten tablet. Tablet nieszczęśliwy. No stoisz się przed tą kamerą, ale dobrze. Nie no, trzeba ćwiczyć. Trzeba. Im dłużej będziesz stał, tym bardziej się będziesz swobodnie czuć. Normalnie w takiej sytuacji, tylko my jesteśmy roboczy. Ja bym poprosił operatora, będąc z tobą, żeby zmienił kadr, bo jest coś znowu. Ale widać mnie tylko dotąd, czy ja mogę sobie z rękami robić co chcę. Dlatego ja trzymam długopis. Okay. Mogę luźno, tak? Możesz. Ale jak zrobisz zawrót, ale to będzie jak widać będziesz tutaj też coś gestykulować, to będzie widać pracę ramion. Że to, ta część, ona musi być tutaj zawsze idealna, bo to bardzo zwraca uwagę. Jakbyś miała o tak lekko, tu, to wszyscy patrzyliby na to, a nie na ciebie. A jeżeli byś na przykład tutaj miałabyś, nie wiem, bardzo dużą jakąś ozdobę, też już by nie miało znaczenia, co mówisz, jak jesteś brama, wszyscy by patrzyli na to. Tak samo jest z opalenizną, z cieniem, dlatego kamera, kobieta ma o tyle łatwiej, że może trochę manipulować make-upem. A jeszcze jak ma okulary, wiesz, to i jest przy tym ładna, tak samo kobietą, to ma w ogóle lepiej. Macie lepiej w telewizji niż po pierwsze was mniej w telewizji, co automatycznie podbija waszą wartość. Dobra, idź ty tam już. Ty stoisz tu. Dobrze, a my... Ja stoję tu. Czy ja mogę poprosić jeszcze wodę? Nie ma jeszcze tej wody. Za sekundę będzie. No dziewczyny przecież mają tam obok. No, walczą. Wody nie ma? Oglądać, odtwarzać. Co mówisz? Oglądać, odtwarzać. No, później. Ja może pilota do tego przyspoczyłeś. Co? No to przyniesiesz, jak zaraz nagramy. Albo w trakcie. Nie, tu się nagrywa, tylko... To idź po pilota. Nie, twoja pilota. Tak? Jedziemy. Tak, tylko Mirek pójdzie po pilota, żeby później odtwarzać. No to słuchajcie, ja sobie poradzę. Tak, tylko nie chcę, żebyśmy tutaj... Psu. Dzień w ogóle. No, brzęczał tymi różnymi. Aniu, czy jesteś absolutnie pewna co do swojego ustawienia ciała, ubioru? No to wy musicie powiedzieć i ocenić, bo ja się jestem... Dziękuję, Szymusiu. Masz zapięty na nie będzie tak. Ma dwa haczyki. Mam haczyki, tak. Jak już zobacz. A na dolne też? Tak, na dolne też. Teraz weź ręce do tyłu, złap za tylną klapę i pociągnij delikatnie żakiet do tyłu. Dobrze. Jaka? Jak się nazywa ten kodeks? Postępowanie cywilnego? Nie, kodeks cywilny. Kodeks cywilny? Jak się tego nazywa? Cywilny. Dobrze. Za niego plus waszego nie wiem. No, tylko mnie interesuje kodeks cywilny. Już bardziej karny, tak? Kodeks karny. Konstytucja. No tak. Dobrze. Cisza na planie tam z tyłu. Że szła moja woda, ale się przestraszyłem. Nie, no dobra, to wodę to jeszcze dam dzisiaj. Poprosimy. Bo nie, słuchajcie, tak mnie podgrzaliście tą lampą, że już się po prostu... Andrzeusz, w trudnych warunkach czasem na pustyni będziesz musiała... Dzięki. No. No to jedziemy. Poczekaj, niech się napije. Dobra, zeszłam ze swojego miejsca. Nie, no dobrze jest. Seteczka? Teraz muszę ustawić się tam, gdzie szpilę poprzednio wbiłam. Dobrze. Weszły te zmiany w życie, czy wejdą? Weszły.
Dobrze. Od kiedy? 8 września. Dobra. Za późno. Nie, nie, no dobrze. Zróbmy tak, że ja jestem dziennikarzem i rozmawiam ze sobą. We wrześniu weszły w życie zmiany, które będą dla nas bardzo istotne z punktu widzenia zawierania umów. Do tej pory te umowy, nie ma co ukrywać, trochę zawieraliśmy w sposób archaiczny albo byliśmy do tego zmuszeni. Teraz idziemy w nowoczesność. Na czym to polega? O co chodzi? Rzeczywiście ustawodawca dał nam nowe narzędzie. Dotychczas mieliśmy możliwość korzystania z formy pisemnej, która wymagała formy dokumentu i podpisanego własnoręcznie. Teraz mamy wrót. Nagrywasz. No. Mogę jeszcze raz? Jeszcze raz. Dobrze, to ja jeszcze raz zadam pytanie. Do tej pory sposób zawierania umów był nieco archaiczny, ale wydaje się, że idziemy w dobrym kierunku, to XXI wiek. Czy rzeczywiście tak jest, czy to jest mylne moje wrażenie? Rzeczywiście ta ostatnia zmiana kodeksu cywilnego, która dotyczy formy zawierania składania oświadczeń woli, zdaje się dostrzegać rzeczywistość, mieniającą się rzeczywistość i potrzebę dostosowania do nowych form komunikowania ludzi. Dodano nową formę czynności prawnych, to jest forma dokumentowa. Na czym to polega? Dotychczas mieliśmy możliwość składania oświadczeń woli w formie pisemnej, co wymagało złożenia własnoręcznego podpisu i nie zawsze było wygodne przy zawieraniu szybkich umów czy szybkich kontaktach biznesowych. I oczywiście formy bardziej wymagające dla szczególnych czynności przed notariuszem, czy też forma w praktyce rzadko wykorzystywana forma z użyciem elektronicznego podpisu. Ale mówię, że w praktyce rzadko wykorzystywana, ponieważ nie wszyscy przedsiębiorcy, nie wszyscy korzystają z, mają certyfikowany podpis elektroniczny. Dlatego ta forma dokumentowa, nowość w kodeksie cywilnym, jest zwłaszcza w zakresie przedsiębiorców istotną nowością. Ale co to jest ta forma dokumentowa? To jest... Ja dalej nie wiem. Na czym to polega? Już tłumaczę. Forma dokumentowa oznacza możliwość złożenia oświadczenia woli w ramach nośnika, który może być na przykład wiadomością mailową, SMS-em lub jakąkolwiek formą zapisu informacji. Warunek podstawowy jest taki, że można odczytać tą wiadomość i można ustalić, od kogo ona pochodzi. Co oznacza, że w przypadkach bieżących kontaktów czy konieczności zawierania umów na szybko, wtedy kiedy nie ma możliwości spotkania się w jednym miejscu. Zwłaszcza przedsiębiorcy, myślę, że będą z tego korzystali, wykorzystując chociażby pocztę elektroniczną i możliwość przesłania dokumentacji czy propozycji umowy zaakceptowanej następnie w formie mailowej. No dobrze, to możemy sobie wyobrazić takiego pana prezesa, który jedzie na tylnym siedzeniu limuzyny, ma dostęp do internetu, może w laptopie coś napisać czy na tablecie, ale Jan Kowalski, który dostaje zlecenie, a jedzie tramwajem, co ma zrobić? Też może zawrzeć taką umowę? Oczywiście to zależy od rodzaju tej umowy, bo dla szczególnych umów cały czas szczególna forma będzie zastrzeżona i nadal będzie obowiązywać. Ale właśnie w takiej bieżącej, codziennej rzeczywistości ta forma dokumentowa, czyli możliwość złożenia oświadczenia woli, wyrażenia woli, zawarcia umowy w formie mniej sformalizowanej, w formie, która pozwala na wykorzystanie maila, komputera, tego co mamy pod ręką, SMS-a, będzie na pewno dużym ułatwieniem. Często zdarza się, że przedsiębiorcy pytają na przykład, czy mogą z kontrahentem wypowiedzieć umowę w formie mailowej. Dotychczas było to mocno problematyczne. Teraz stanie się na pewno łatwiejsze i w wielu przypadkach takie wypowiedzenie za pośrednictwem maila będzie możliwe. Podsumowując, czy Jan Kowalski, dalej siedzący w tym tramwaju, może z potencjalnym pracodawcą na zlecenie w okolicznościach, które pozwalają umówić się dwoma SMS-ami, dostanie SMS-a, czy wykonasz dla mnie to, to i to, odpisze, tak wykonam. Czy to jest umowa?
Akurat przykład umowy z pracownikiem, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, przyszłym pracownikiem i przyszłym pracodawcą nie jest dobry w tym przypadku, ponieważ akurat do umów pracowniczych są zastrzeżone forma pisemna, natomiast chociażby zwykła umowa zlecenia, czy możliwość nawiązania, czy rozwiązania takiej umowy, mniej sformalizowana forma tutaj w tym przypadku będzie możliwa. No to nie wiem, dwie osoby mające działalność gospodarczą mogą w ten sposób SMS-em się umówić, czy nagrasz dla mnie konferencję prasową, która będzie jutro? Zgadza się, taka forma jest również w przypadku takich tego typu umów dopuszczalna. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, mamy trochę do analizowania, ale musimy zrobić... Nie, jest to łatwo. Ja nie chcę zrobić stopy, żeby nie. Uciekałam wzrokiem, zaglądałam. Wróćmy do początku. Tak na sam start. Zapytałem cię, żeby ci trochę pomóc. Czy jesteś pewna, że twój wygląd jest ok? No. Sam ci to zmieniam. Okej. No to podstęp był. Bo to tu jestem. Ty musisz pamiętać, że zawsze będę. A jak mnie nie będzie, musisz pamiętać, że to wszystko odciąga cię uwagę. Zaraz zobaczysz, jak bardzo. No. Powiedziałem ci, popraw żakiet. Żakiet ci odszedł w tą stronę. O, przynajmniej jest zwracam uwagę u siebie, wiesz na co bardzo? Na ten kosmyk włosów. Ja na to patrzyłem z 10 minut właśnie, jak ten kosmyk się pada delikatnie. Miałem specjalnie zapisane na kartce włosy. To wszystko buduje twój wizerunek. O tym musisz pamiętać. Znaczy ja wiem, że to jest pewne. Ale no. Sprawdź, że chłopakom będzie najłatwiej, ale ten sam temat będzie chłopak. Dobrze. Tak. Ten jeden wątek. Nie będziemy rozszerzać. No ale już przepadło. Dobra, przepraszam. A wiesz co? Zostawiam tak, żebyś zasłuchł jeszcze. Trochę się kopiarłem, dlatego moje chodzę. Porównać, oczywiście, że je porównać. Czekaj, zobaczę sobie w obrazku. Szymon, a ja muszę mieć zgodę żony. Ale bez makijażu, bez... W tym wypadku chyba makijaż nie jest już taki ważny. Jesteś pewny, że jesteś dobrze ułożony? Nie, bo nie widzę monitorka. Dobrze, i teraz weź sobie. No i sam się sprawdź. Czy... Sam się sprawdź. No to słuchajcie, to jeżeli to jest... To ja zdaję sobie sprawę z tych błędów wszystkich, które popełniłam. Ale jaka jest na to rada? Zaraz zobaczysz. To po przerwie już zobaczysz. No, co jeszcze jest nie tak? Co widzicie nie tak? Jak już tam się to pasowuje? Krawat przede wszystkim. Przesuń w prawo. Swoje lewo. Pamiętajcie, że w telewizji wszystko jest na odwrót. Tak? Teraz tak, kołnierz poprawi klapę. Ściągnij marynarkę do tyłu. Dobrze. Pamiętaj, że możesz poprosić dziennikarza. Mhm. Powiedz, nie widzę dokładnie, czy krawat mam prosto, marynarkę, koszulę, coś poprawić. Może mi pani poprawić, a jak pani jest sympatyczna, to ty bardzo. Ja bym się chciał do grzywki, ale... Nie, on ma taki... Ale właśnie ma taki imidż. Taki panet. Dobrze. Dobra. No to jadymy. Na przykład jedna rzecz, to teraz was dopytam, bo ja na ogół nie wiem, co w takiej sytuacji zrobić mam z rękoma. Trzymaj sobie tam, gdzie... Na przykład nie wiedziałem, co Ania robiła. Powiem ci to samo, co powiedziałem Ani. Ja używam długopisu do setek. Mam długopis. Połóż, weź sobie długopis. Trzymaj go. Możesz się nim bawić. Okej. Okay. To jest mój. Wiesz, ja sobie taki wypracowałem model. Dobrze. I dalej klapa. Mówiłem ci. Patrz tu, marynarka. Trochę stoisz tak. Stoisz? Aha, tak? Tak trochę stoisz. Troszkę tak. Się przechyl. Musisz stać tak. Tak? Nogi równo. Nie, równo. Nie. O, może tak. No. Dobrze. No. No i teraz spójrzcie. Jest linia, ładnie to wygląda. Nie zwraca waszej uwagi przede wszystkim. A jak była ta dziura, patrzyliście na nią, jak krawat do szło? Cisza na planie? Dobrze, to przyjechał dziennikarz? Mhm. Tak. Panie mecenasie, podobno w życie weszły zmiany w prawie, które ułatwią nam zawieranie umów. Czy to prawda? Tak. Od dzisiaj wchodzą nowe przepisy pozwalające zawierać umowy w nowej formie, która pozwoli uprościć życie dla każdego Polaka. Od dzisiaj możemy przy użyciu
Jesteś nagrywany. Dobrze, jeszcze raz. Czy będzie nam się żyło łatwiej, lepiej i przyjemniej? Zdecydowanie tak. A dzisiaj wchodzą nowe przepisy pozwalające zawierać nam umowy w formie, która nie jest tak sformalizowana. Czyli oznacza to dla każdego z nas możliwość zawarcia umowy przy użyciu maila lub nawet SMS-a. Jeżeli w takiej formie będziemy zawierali umowy, jest to możliwe w przypadku umów, które nie są umowami. Tam, gdzie... Dobrze. Czy to oznacza, że mogę zostać zatrudniony przez pracodawcę w nowym miejscu SMS-em, czy chodzi o innego rodzaju? Chodzi o innego rodzaju umowy. Dlatego, że przyznam, że tutaj akurat tylko patrzę na nie, dlatego, że jak cały czas patrzę, powiedziałaś, że nie można zawierać tych umów w przypadku umów o pracę, tak? Nie można. Nie można o pracę, można lody sobie tam dawać. Jeszcze raz. Czy to oznacza, że ja będę mógł dzięki temu prawu przez nowego pracodawcę być zatrudniony w nowej firmie na umowę o pracę, czy chodzi o coś innego? Nie, w tym wypadku akurat zostały stare przepisy, które mają zagwarantować bezpieczeństwo dla pracownika. Dlatego w przypadku nowych przepisów jest to możliwe w przypadku umów zawieranych na przykład pomiędzy panem a pana wykonawcą remontu łazienki. To jest to możliwe w przypadku umowy zawartej pomiędzy panem a pana mechanikiem. Możecie zawrzeć umowę również na przykład na sprzedaż roweru. Mhm. Czyli rozumiem, że to chodzi o to, albo inaczej jeszcze zapytam. Czy dzięki temu generalnie oszczędzamy czas, pieniądze, bo przedsiębiorca z jednego krańca Polski może się dogadać SMS-em z drugim przedsiębiorcą na drugim krańcu Polski? Zdecydowanie tak. To jest właśnie forma, która ma ułatwić mały obrót gospodarczy, która zdecydowanie wpłynie na ułatwienie życia dla małego przedsiębiorcy, także dla człowieka, który zawiera umowę, gdzie nie jest potrzebna nadzwyczaj skomplikowana forma. W przypadku sprzedaży mieszkania nadal będzie musiał pan pójść do notariusza. W przypadku zawarcia umowy o pracę nadal będzie musiał pan podpisać tę umowę. Jednakże właśnie w przypadku umów małych, drobnych, gdzie zbytnie sformalizowanie utrudniało nam życie, wchodzimy w nowoczesność. Mamy w tej chwili możliwość zawarcia tych umów przy użyciu na przykład komórki. Czyli jadąc tramwajem, autobusem, mogę sobie zawrzeć jakąś umowę z kolegą czy z kimś, kto jest drobnym przedsiębiorcą w drobnej sprawie, tak? Zgadza się, panie doktorze. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy w tym momencie zawrzeć umowę, jesteśmy w stanie zrobić to, jeżeli pan wyjmie swój telefon, ja mam swój telefon w ręku, wysyłając do siebie SMS-a w tym momencie. Zajęłoby nam to, panie doktorze, 5 minut. Dobrze, dziękuję. Tutaj, w tym miejscu, powinien być operator, który widząc takie coś, odjechałby. Obraz by rozszerzył. Ja tu nie chcę dłubać, bo nie wiem, ale generalnie o to chodziło. Tak, tak. Powiem ci tylko jedną rzecz. Miałeś dobrą setkę, która się zaczynała, ale ją spierdoliłeś. Tak, ładnie. Nie, to była jedna, początek, drugi. Dobrze, pokażemy później. I jeszcze. Pamiętaj o tym, że stawać szeroko, bo znowu się bujałeś. No i bujał się i chyba podskakiwał na palcach. Tak? Zatrzymaj się. A jak wiesz, że popełniłeś błąd, to do was wszystkich, to jest taka rada ode mnie. Już nie jest setka do użycia. To jest materiał nie do zrobienia. Dziennikarz nie może mieć do was zarzutu, bo przecież macie prawo kasznąć. A materiału nie może użyć. Dobra. To jest... Wchodź na górę, pierwsze piętro. Po pięciu minutach będziesz świecił, jak Bartek, to zamówisz mi w międzyczasie taksówkę na 11:00? Tak.
Albo poprosisz panią z sekretariacie. Nie, sam bym przyniósł. No, na 11. Niech tu stoi przy... Stoi sobie. Przy starku. Nie widzę, nie mam tego. Świecę się? Nie się chyba tego nie ma tam. Czekajcie, ja jeszcze w ogóle ten. Tu masz chusteczkę, weź się od razu nią machnij sam, bo ja na przykład długo skład, jak Bartek nie malował, to czułem, że... Ale czym się mam machnąć? To jest chusteczka. Mówią, żeby... Fajnie, że jesteś, bo Miro właśnie pojechał po pilota. Żebyś mnie jednak przypudrował. To mi do... Tak, tak, że dokadrujesz pana. Bo pan jest troszkę wyższy niż poprzedni pan. O kilka centymetrów, a to nie wiem. Długo tak się wiąże, że... Ale musisz tak... Nie możesz się maczyć. Bo dla mnie jest i za wysoki, wiesz. Zeschniemy, ja łapkę. Tak? Wiesz, czy macie jakieś... Nie, mamy, wiesz co, możemy tę setkę jeszcze nagrać w tym kadrze, który dobra, jest, a potem... bo będzie nam łatwiej później porównać te... Dobra, to tak. Te, wiesz, te trzy setki, a dobra, później dajcie, będziemy sobie zmieniać. To nie mnie, tylko... Dobra, tylko chciałbym zobaczyć. No. Jak to... Bo ona jest zwichrowana, widzę. Damy radę. Chodź. Dobra. Co pływam? Tak jest dobrze, tak jest dobrze. A tamten teraz wizję, która widziała. Spodnie mocniejsze. Pamiętaj, zawsze możesz skorzystać z tego, że jest operator i zapytać się, czy dziennikarz, zapytać się, czy wszystko jest ok. Nie wiem, czy wszystko jest ok. Jest dobrze ułożone. Do. I teraz tak, marynarka z tyłu, zawsze. Z tyłu się ten łapię i ciągnę do dołu. No to ciągnę. A jeszcze jest też jak koszulę się wewnątrz ciągnie. O, i jeżeli czasami ona jest za duża, to można z tyłu sobie trochę, tak jak mówiłeś, poprawić. Zwęzić. Tu ma być wszystko, wiesz, tu ma być jak na Pamelianach. Tak, jeśli jest fajna informacja, jeżeli nie ma problemu, to pytasz się operatora, on zawsze jeszcze spojrzy. Tak. Okej. Okay. No. Może tak być, udział? Może być, nawet się nie świecisz póki tak? Co. To przynajmniej w tym świetle. Nie świecisz. Dobrze, to gramy w takim razie. Znaczy gra się cały czas, Miro pojechał. Ale ktoś dzwoni. A kto? Nie wiem. Ale jak się nie wyświetla, to do widzenia. Czy wyświetla się jakiś numer, to... Dobrze. Podobno od dzisiaj będzie nam łatwiej zawierać umowy na różne rzeczy. Tak rzeczywiście dobrze prawo się zmieni, że wchodzimy w XXI wiek? Faktycznie nowe przepisy prawne zmierzają w dobrym kierunku i wkraczamy w nową erę zawierania umów nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami, ale również pomiędzy zwykłymi ludźmi w życiu codziennym. Nowe przepisy wprowadzają formę, która znacznie ułatwia zawieranie umów w codziennym życiu. Przede wszystkim będziemy mogli zawierać takie umowy w formie e-mailowej lub SMS-owej. Nie będzie konieczności zawierania umów w formie pisemnej. W jakich przypadkach będzie można taką formę stosować? Znaczy, kto z kim, kiedy i na co będzie taką mógł formę? Czy ja, kupując mieszkanie, mogę zawrzeć umowę ze sprzedającym przez SMS-a, przez maila? Nowe przepisy dotyczące nowej formy dokumentowej mają zastosowanie do wszystkich czynności prawnych, które nie wymagają formy szczególnej. Tak jak w przypadku nieruchomości, tutaj będzie nadal wymagana forma aktu notarialnego,
Natomiast w każdej innej czynności, która nie wymaga szczególnej formy przez przepisy prawa, będziemy mogli skorzystać z ułatwień i nowych form elektronicznych zawierania umów. Ale co to znaczy szczególna? Nie wymaga szczególnej formy. Czyli co ja mogę zrobić? Umowę na jaki temat, z kim mogę zawrzeć? Będzie pan mógł zawierać umowę zlecenia, umowę o dzieło z wykonawcami, w umowę sprzedaży, również na przykład umowa sprzedaży samochodu będzie mogła być zawarta w formie dokumentowej. Wyjątkami są na przykład właśnie umowy dotyczące sprzedaży nieruchomości, czy na przykład umowy o pracę, które nadal będą wymagały formy pisemnej lub formy aktu notarialnego. A czy to tak nam komplikowało życie, że potrzebna była taka zmiana? Co ona da? Tak naprawdę ta zmiana wprowadza ułatwienia w obrocie gospodarczym w znacznej mierze, które do tej pory był utrudniony, w szczególności wśród kontrahentów, którzy znajdowali się w różnych miejscach, na przykład w Polsce lub świata, ponieważ do tej pory musieli oni wymieniać się dokumentami w formie pisemnej, przesyłać je pocztą lub kurierem lub spotykać się osobiście. W tym momencie wystarczające będzie wysłanie maila z umową w formie na przykład załącznika lub zawarcie takiej umowy właśnie w drodze SMS-owej. Ale bardziej interesuje mnie ten SMS. Czy ja, siedząc na ławce w parku, mogę wysyłając SMS-a zawrzeć z kimś umowę? W jakim temacie? Z życia codziennego? Jakie przykłady? Bo to trudno sobie wyobrazić, no bo umowa kojarzy nam się z papierem, drukiem, podpisami itd., itd. Jeżeli będzie pan na przykład siedząc w parku chciał zamówić jedzenie z restauracji, wystarczy, że wyśle pan SMS-a do restauracji z zamówieniem i nastąpi wówczas zawarcie umowy o dostawę jedzenia. No ale dostawę jedzenia to zazwyczaj wykorzystujemy jedzenie na... Nie po prostu! Ale super! Nie, no to zazwyczaj zamawiamy jedzenie na wynos, nie przejmujemy się umową. No ale są rzeczy, które, gdzie umowa była potrzebna, nie wiem, remontowaliśmy przedpokój, łazienkę, balkon, nie wiem, wynajmowaliśmy coś od innego przedsiębiorcy. W jakich konkretnych przypadkach, gdyby pan mógł podać jeden taki namacalny przykład, przemawiający do świadomości widzów, co będzie można zrobić na podstawie SMS-a? Na przykład znajdzie pan siedząc... Przeglądając na przykład ogłoszenia o wynajmie mieszkania, znajdzie pan ogłoszenie, które pana zainteresuje i będzie chciał pan zawrzeć taką umowę bez obejrzenia mieszkania. Wystarczy, że wyśle pan SMS-a do wynajmującego, który jeżeli potwierdzi panu uzgodnione warunki w SMS-ie, będziemy mogli powiedzieć, że doszło do zawarcia umowy najmu pomiędzy państwem. Dziękuję. Dobra. Już nie chciałem zadawać mniejszych pytań, ale... Okej. Proszę bardzo. Czy te zmiany w prawie, które się pojawiły, ułatwią nam życie, czy nie? Nowe przepisy wchodzące od dzisiaj zdecydowanie ułatwią życie każdemu obywatelowi. Nowe przepisy pozwolą uprościć zawieranie podstawowych umów, które dotyczą każdego przedsiębiorcy małego, które dotyczą każdego, który próbuje... Nie wiem. No to jeszcze raz. Czy będzie nam łatwiej żyć z tymi przepisami? Nowe przepisy wchodzące od dzisiaj ułatwią zdecydowanie zawieranie powszechnych umów w obrocie gospodarczym. Ułatwią także obywatelom zawieranie umów dotyczących niewielkich czynności, takich jak umowy remontu, umowy najmu, takich jak umowy dotyczące zamawiania niewielkich... To co jest w tym przełomowe? W nowym prawie, co jest przełomowe? Czego do tej pory nie było, co jest, no i czy to nas pcha w stronę krajów rozwiniętych, czy to jest droga, którą powinniśmy iść? Nowe przepisy wchodzące od dzisiaj są przepisami przełomowymi. Pozwalają ułatwić zdecydowanie każdemu małemu przedsiębiorcy, każdemu średniemu przedsiębiorcy, czy każdemu obywatelowi zawieranie umów, które do tej pory były umowami, które wymagały formy pisemnej. Oznaczałoby to, że musi pan pojechać z Warszawy do Szczecina, że musi pan pojechać ze Szczecina do Zakopanego. Od dzisiaj wystarczy, że będzie miał pan ze sobą telefon. Wystarczy, że będzie miał pan ze sobą komputer.
usiądzie pan i w 2 minuty zawrze umowę z przedsiębiorcą innym lub z innym podwykonawcą. Będzie mógł pan zawrzeć taką umowę ze swoim mechanikiem, będzie mógł pan zawrzeć umowę ze swoim dostawcą materiałów. Są to umowy, które zaoszczędzą czas, które zaoszczędzą pieniądze. Są to umowy, które pozwolą ułatwić obrót gospodarczy. A kupię, sprzedam mieszkanie w ten sposób? Nie. Dlatego, że nowe przepisy dotyczą podstawowych umów. Nie dotyczą umów, które są szczególnie ważne, takich jak zakup mieszkania. Nie dotyczą umów takich jak umowa o pracę. Te umowy cały czas będą podlegały podstawowej ochronie, ale jest to zrobione przez ustawodawcę rozmyślnie i bardzo dobrze. Dlatego, że to są jednak umowy, które wymagają specjalnego i szczególnego nadzoru ze względu na bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Czyli parafrazując pewne znane zdanie, można powiedzieć, tak niewielka zmiana w prawie, a tak wiele znacząca. Tak. Pomimo tego, że wydaje się, że zmiana w prawie jest niewielka, jednakże zdecydowanie ułatwi życie każdemu z Polaków. Dobra. Mogłeś tego Nina Armstronga tam jeszcze pociągnąć. Ale, że... No dobrze, to zaraz sobie odegram. Możemy? Jeszcze sekundeczkę. Dobra, kamera w zapisie. Czy te nowe przepisy, które wchodzą w życie, mają jakiekolwiek znaczenie dla gospodarki? Nowe przepisy wchodzące w życie mają istotne znaczenie dla całej polskiej gospodarki i przedsiębiorców w szczególności, ponieważ znacząco ułatwiają obrót handlowy i zawieranie umów zarówno między przedsiębiorcami, ale również między zwykłymi obywatelami. Przyspieszają zawieranie umów, zmniejszają koszty zawarcia umów i generalnie w związku z tym przyczyniają się do tego, że więcej pieniędzy zostaje w portfelach ludzi i przedsiębiorców i w związku z tym mogą te zyski być przeznaczane na przykład na rozwój firmy. Przyspieszają, pomagają, bo co? Bo co teraz będzie możliwe? Obecnie będzie możliwość zawierania umów w formie elektronicznej, takiej jak na przykład wiadomość e-mailowa czy SMS, dzięki czemu nie będziemy potrzebowali często czasochłonnej i skomplikowanej procedury wymiany dokumentów w formie pisemnej, wysyłania tym samym dokumentów kurierem czy osobistego zawożenia dokumentów do podpisu. Dzięki czemu cały obrót i zawieranie umów znacząco będzie uproszczone i wymiana handlowa między przedsiębiorcami i między konsumentami będzie znacznie łatwiejsza. A wie pan, kiedy wysłano pierwszego maila? Nowe prawo dotyczące wymiany... Nowe przepisy dotyczące formy elektronicznej w polskim prawie tak naprawdę pojawiły się już wcześniej, natomiast teraz idą one zdecydowanie z duchem czasu i wkraczamy tak naprawdę w końcu w XXI wiek i ta wymiana handlowa i zawieranie umów faktycznie w... Mimo, że sporo czasu upłynęło od wymyślenia internetu czy wysłania pierwszej wiadomości e-mailowej, wprowadzenie obecnie tych przepisów zbliża nas do... Nie, to głupie, to co chcę powiedzieć. Mimo, że od wysłania pierwszego e-maila upłynęło już trochę czasu, nowe przepisy, które wchodzą obecnie w życie, w znaczny sposób zbliżają nasz kraj i tak naprawdę nasze prawodawstwo do nowej rzeczywistości, w którą w chwili obecnej wkraczamy jako społeczeństwo i jako gospodarka. W chwili obecnej w rozwój nowych technologii i wymiana informacji jest już tak szybka, że polskie prawo wymagało zmian i dostosowania go do nowej rzeczywistości. Faktury mailem można wysyłać, prawda?
Faktury, wysyłanie faktur mailem było możliwe już od kilku lat, od zmiany przepisów dotyczących rachunkowości. Teraz tak naprawdę faktura nie jest traktowana jako umowa, tylko jako potwierdzenie wykonania usługi czy dostawy towaru. Stąd jakby te przepisy nie wpływają w żaden sposób na kwestie związane z fakturowaniem, natomiast dotyczą one czynności związanych z samym zawieraniem umów. No dobrze, ale skoro zaakceptowano kilka lat temu faktury bez podpisu wysyłane mailem, to nie można było za jednym zamachem dołożyć tych przepisów, które teraz mamy. Jesteśmy ileś lat do przodu, do tyłu. Do tej pory polskie prawo umożliwiało zawieranie umów ustnych lub tak naprawdę zawieranie umów w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Wydawało się to rozwiązaniem wystarczającym na obecne, na ówczesne czasy. Teraz idąc jakby z duchem czasu i nową erą internetu, która wkracza w nasze życie codzienne coraz bardziej, te zmiany należy oceniać bardzo pozytywnie i jako idące w dobrym kierunku. Czyli podsumowując, dobrze, że są, pomogą przedsiębiorcom, szkoda, że dopiero teraz. Wprowadzenie teraz tych zmian tak naprawdę Wprowadzenie zmian w prawie na obecnym etapie tak naprawdę jedynie uporządkowuje dotychczasowy stan prawny i możliwość zawierania umów w innej formie niż pisemne. Ułatwia ona w znaczny sposób dowodzenie również przed sądem faktu zawarcia samej umowy, o czym... Mogę ten? No bo już ten trochę topię. Dobrze, doświadczenie twoje, będą później sprawdzać. Tak było pięknie na początku. Szymon, jeszcze? Tak sobie przetrzymczało. Szymon, mogę ci ręcznik suchy przynieść. Nie, dobra. Jeszcze troszkę wyżej, Szymon. No. Z tej strony. A najważniejsze, żebym ja już nie czuję, bo jak czuję, że mi coś cieknie po czole, to jest... No dobrze, czyli podsumowując, dobrze, że te zmiany są wprowadzone, ułatwią życie gospodarcze, pomogą przedsiębiorcom, szkoda tylko, że dopiero teraz. Wprowadzenie obecnie tych zmian w polskich przepisach tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie mówi się, że się nie ma znaczenia. No mów. Właśnie. Ćwicz, próbuj. Smaruj. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzenie takich zmian wcześniej znacząco zmieniłoby obraz sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Wydaje się, że te zmiany przepisów idą w dobrym kierunku i są dobrym krokiem naprzód. Trzeba pamiętać, że przepisy we wszystkich krajach dostosowują się do rzeczywistości, a nie na odwrót. Stąd te przepisy, które są obecnie wprowadzane, tak naprawdę wymagały jakiegoś czasu na to, żeby dostosowały się do obecnej rzeczywistości. No dobrze. Dobra, zatrzymajmy. Nie. I tory były też złe. Dobrze. Naprawdę. Z uśmiechem, z mikrofonem i z tym, poszedł dobrze. Dobrze. Dobrze, czy przeżyli tak robę? Dziękuję bardzo. Dobra, kamera w zapisie, redaktorze. Ale jeszcze tak powiem ci to, co powiedziałem Jerzemu. Też należy od razu wierzyć swoją inscenizację, ale przywitaj się z operatorem. Od początku. Przychodzisz do naszej tam. Z panem redaktorem również tutaj, z tobą również tam. Dobrze. No i teraz, ale teraz widzisz. No. Dobrze. Czy dobrze stałem? Jeszcze na ładownię, czy już bardziej teraz to przyciśnij. O nie! To... Ale nie bardzo, tak na 20%. Nie, to jest 20%. Dobra, idź na całość. No. Z wszystkich
Z czterech pytań jedno będzie trudniejsze. Dobrze. Czy dzięki nowym przepisom, ja będąc teraz w Gdańsku, mogę sobie zamówić dziewczyny z agencji z Krakowa? Nie, no ale to miało być czwarte pytanie to. Jedno, cztery. Dobrze, jeszcze raz. Ale jeszcze raz to samo pytanie będzie? Tak. Mhm. Czy mogę je zamówić, czy nie? Nie. Znaczy... Mogę ci pokazać? No. Jedno zdanie. Nowe przepisy zmieniają wiele... A, mówię do, nie do kamery. Nowe przepisy są tak elastyczne, że można je wykorzystywać na wiele różnych sposobów. A ja? Również dalej. Dających wiele przyjemności. Pójdę dalej, zobacz to. Mhm. Jak stoisz? No. I powiedz tak. Obecna zmiana w przepisach pozwala na różnego rodzaju wykorzystywanie nowych umów cywilnoprawnych w sposób szybki, bezprecedensowy i taniej. Albo łatwy i przyjemny. Dobrze, no. To odpuścimy sobie na razie to pytanie w takim razie i zacznijmy od tego, po co nam te przepisy? Nowe przepisy wchodzące w życie w dniu dzisiejszym ułatwiają w znaczny sposób ludziom, przedsiębiorcom, konsumentom, generalnie całemu społeczeństwu obrót w nowej rzeczywistości cyfrowej. Tak naprawdę do tej pory sądy nie zawsze uznawały dowód z SMS-a czy e-maila na potwierdzenie zawarcia umowy. Dzięki tym nowym przepisom, zawierając umowę w formie elektronicznej, będziemy w stanie wykazać, że do zawarcia umowy faktycznie doszło i sąd nie będzie mógł odmówić uznania takiego dowodu w sądzie. Czyli co ja mogę tym SMS-em zrobić? Co mogę kupić, jaką umowę zawrzeć i do kogo mogę się odezwać? Wykorzystanie SMS-a czy e-maila w nowym obrocie gospodarczym będzie miało bardzo szerokie zastosowanie. Będzie można zawierać różnego rodzaju umowy, które do tej pory wymagały podpisania umowy w formie pisemnej. Proszę sobie wyobrazić częstą sytuację, kiedy co roku tysiące studentów szukają mieszkań na wynajem, pochodzących z różnych zakątków Polski. Teraz tak naprawdę wystarczy znalezienie odpowiedniego mieszkania w internecie, wysłanie SMS-a i zawarcie umowy najmu właśnie w ten sposób. No dobrze, mieszkanie wynajmę, ale czy kupię w taki sam sposób? Albo czy znajdę zatrudnienie? Niektóre umowy nadal będą wymagały specjalnej formy, takiej jak na przykład akt notarialny w przypadku sprzedaży mieszkania, czy formy pisemnej w przypadku zawarcia umowy o pracę. Wynika to przede wszystkim z konieczności ochrony tego rodzaju umów w obrocie gospodarczym jako umów o szczególnym znaczeniu dla konsumentów i dla bezpieczeństwa obrotu. A patrząc trochę szerzej, co to do gospodarki? Jeśli chodzi o korzyści, które płyną z nowych przepisów dla całej gospodarki, tak naprawdę możemy obniżyć koszty zawierania umów w przypadku przedsiębiorstw, które nie będą już zmuszone jeździć i spotykać się na zawieranie umów w osobiście, tylko będą mogły za... Przepraszam. No dobrze, czyli co to da gospodarce i co da przedsiębiorcom? Korzyści, jakie odniesie gospodarka i przedsiębiorcy, to przede wszystkim znaczne ułatwienie i przyspieszenie zawierania umów, które w niektórych przypadkach ma istotne znaczenie dla przedsiębiorcy. Szybkość, w której może handlować różnymi rzeczami, ma często niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorcy i jego zyskowności. Jeśli chodzi o również koszty, to dla przedsiębiorców znaczne ułatwienie, ponieważ nie będą musieli wydawać pieniędzy na paliwo czy na przejazdy do miejsca, w którym ma dojść do zawarcia umowy, tylko wystarczy, że wyślą jednego e-maila z treścią zawartej umowy i w ten sposób dokonają transakcji. Dobrze, to jeszcze jedna rzecz, jakby poza konkursem, ale stąd, tak, bo dziennikarze często mają jakąś tam wizualizację. Ja często ludziom, jak mi brną gdzieś, mówię, to proszę mi powiedzieć to, to i to, bo to mi się podoba. I jak ty mówisz o tym, że to jest, że odchodzą koszty paliwa, że i tak dalej, nie trzeba jechać, to
utrzymując się w tym klimacie, powiedz mi taką setkę, że to jest tak, jak wlanie, że to jest dla gospodarki tak, jak wlanie do baku samochodu zamiast 95 100-oktanową benzynę. Gospodarka przyspieszy, że to jest zdjęcie, że to jest uwolnienie spętów, czy spęt, jak się mówi, przedsiębiorców, bo nie będą musieli jeździć gdzieś, tylko zaoszczędzą na czasie, czyli oszczędzą pieniądze, zarobią pieniądze, czy coś w tym stylu. No, tego typu setkę sobie ułóż. Mm-hmm. Tak, że to jest, że gdybyśmy chcieli porównać to do samochodu, czy do tankowania, czy do czegoś, to jest dla gospodarki tak, jakby wlać paliwo, bo wszystko będzie szybciej, taniej i efektywniej. I więcej czasu będziemy mieli na inne rzeczy. Spróbuj tak. Zmiana przepisów to dla gospodarki niczym wynalazek nowego, wysokooktanowego paliwa, które dodaje gospodarce pędu i... No to dobrze kombinujesz, ale... Wprowadzenie tych nowych przepisów to jak wprowadzenie na rynek nowego rodzaju paliwa o większej skuteczności, ponieważ... Dobrze idziesz. Teraz przechodzisz do... Tak jak dzięki temu samochód jest szybszy, tak przedsiębiorcy będą szybciej zawierać umowy. Nie wiem, ja tankuję 9,5. Zmiana przepisów prawa dotyczy tak naprawdę... Wprowadzenie nowych przepisów prawa tak naprawdę jest niczym wprowadzenie na rynek nowego rodzaju paliwa, które przyspiesza i napędza gospodarkę jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą oszczędzić czas, który jest obecnie jednym z najbardziej wartościowych rzeczy i również mogą obniżyć dzięki temu koszty prowadzonej przez siebie działalności. Prawie. Przyspiesza samochód. No, jak nie przyspiesza? Oczywiście, że przyspiesza gospodarkę. Spróbuj tak. Tak na spokojnie. Nowe przepisy dla gospodarki to jest jak dla Ferrari najwyższej jakości paliwo. Jest szybciej, lepiej, taniej i z dużo większą mocą. No to już powiedziałeś. Nie? No to ty to powtórz tylko z większym Ferrari. Wiesz, tak z dynamizmem w głosie i z, nie ze smutną twarzą. Spróbuj. No. Nowe prawo to jak dla Ferrari nowy rodzaj paliwa, które... Musisz mnie powtórzyć. Nie, masz samochód, masz swój BMW, które jest niezłe zapiekło. Pamiętaj o pozycjonowaniu marki, znaczy musisz reklamować. Dobrze, możesz powiedzieć, nowe przepisy to jest jak dla dobrego sportowego auta najwyższej jakości paliwo wysokooktanowe. Szybciej, taniej, szybciej, wydajniej i z dużo większą skutecznością. No tak, już jestem cały spocony i czuję, jak za mnie się tam... Nowe przepisy to jak nowy rodzaj paliwa dla dobrego samochodu. Będzie szybciej, taniej i sprawniej. No dobrze. No, dobra. Prawie. No. Dobra, możemy sobie to obejrzeć teraz. Musimy. Możemy grać? Już poszło. Jedziemy. Ale krawat masz krzywo. Musisz go po prostu docisnąć. O, tak. Dobrze. Lepiej. Dobrze. Te nowe przepisy, które zostały wprowadzone, to nic spektakularnego. Niedużo trzeba było zrobić, żeby tak dużo zmieniły. To dlaczego tak długo czekaliśmy na taką prostą zmianę? Nowe przepisy, które wchodzą dzisiaj w życie, są przepisami, które zmieniają bardzo dużo. Są to przepisy, które pozwalają uprościć funkcjonowanie każdemu z obywateli. Pozwalają zaoszczędzić pieniądze, zaoszczędzić czas, pozwalają ułatwić życie przedsiębiorcom, ale pozwalają ułatwić życie także zwykłym ludziom, którzy zawierają umowy na przykład sprzedaży samochodu, wynajmu mieszkania. Są to przepisy spektakularnie ułatwiające funkcjonowanie obywatela w państwie. No i dobrze, i na te przepisy tak spektakularnie długo trzeba było czekać? Czy u nas stworzeniem prawa jest coś nie tak?
Przepisy, które zostały obecnie wprowadzone, są przepisami, które wprowadzono unowocześniając państwo. Niewątpliwie są to przepisy, które wpisują się w obecną politykę rządu. No ale z punktu widzenia prawnika, ile trwa wymyślenie takich przepisów? Opracowanie takich przepisów nie zajmuje bardzo dużo, jednakże cały proces legislacyjny potrafi być dość skomplikowany. Za to wprowadzenie ich w obecnym etapie pokazuje, na ile sprawnie wprowadzane są reformy przez nową ekipę rządzącą. No i co to da? Przepraszam, nie dawaj się wyprowadzać głów maliny, bo nie ma po prostu gnębi. Pamiętaj, jaki jest klucz. Ty masz mówić o tym, że przepisy są dobre, to jest jak paliwo, a jak on chce cię naprowadzać... Ja czekam na kolejne pytanie, które pozwoli mi kwiatami rzucać na Gowina. Pamiętaj, jego nie ma, jego pytania nie ma. To ty tu jesteś bohaterem i go muszę niestety, bo aż go zgnębił starsz. No ale chciałeś lekko, średnio lekko. No, i... Muszę go się trochę postawić za Jerzykiem. Brosie. No dobrze, no to co to da gospodarce? To są przepisy, które pozwolą każdemu przedsiębiorcy zaoszczędzić czas i pieniądze, dlatego że przedsiębiorca ze Szczecina, zawierając umowę, która nie jest umową dotyczącą sprzedaży na przykład nieruchomości, ale umową dotyczącą handlową, dotyczącą zakupu nowych towarów, nie będzie musiał od dzisiaj jechać do Krakowa, nie będzie musiał jechać do Białegostoku. Będzie mógł zrobić to przy użyciu środków elektronicznych. Będzie mógł zrobić to taką komórką. Będzie mógł zrobić to również przy użyciu komputera. Zajmie mu to kilka minut, a nie kilkanaście godzin. Czyli co, pan jadąc tramwajem może też wysłać SMS-a i zamówić jakąś usługę? Tak, każdy obywatel jadąc tramwajem będzie w stanie zawrzeć taką umowę. Zajmie mu to dokładnie tyle czasu, ile zajmie mu wyjęcie komórki z torby plecaka i wypisanie tego SMS-a. Jeżeli druga strona dokona potwierdzenia od razu, umowa taka będzie zawarta. A czy przez SMS-a mogę rozwiązać umowę? Tak, te nowe przepisy pozwolą także ułatwić rozwiązywanie umów dotychczas zawieranych, gdzie wymagana była forma pisemna. Czyli do tej pory wymagane było, żeby pojechać do drugiej osoby i podpisać taką umowę. Teraz taką umowę możemy rozwiązać przy użyciu właśnie nowych przepisów pozwalających nam wypowiedzieć taką umowę przy użyciu właśnie komórki czy komputera. A czy mogę zwolnić pracownika SMS-em? Nie. Tutaj cały czas przepisy dotyczące prawa pracy jednak koncentrują się na ochronie praw pracownika. Czyli jeżeli chodzi o umowy z zakresu prawa pracy, cały czas potrzebna jest forma pisemna. Jest to podyktowane właśnie bezpieczeństwem pracowników. No dobrze, przepisy są lekkie, łatwe i przyjemne, ale czy nie spowodują dużo, czy wielu sporów, wielu kontrowersji? Bo pewnie część nie będzie sobie zdawała sprawy, że odpisując na SMS-a tak, zawiera umowę. Nowe przepisy zdecydowanie ułatwią funkcjonowanie przez krótki okres. Być może część umów zawieranych będzie wymagała pewnego doprecyzowania. Być może zwiększy się przez krótki okres ilość spraw tego typu w sądzie. Jednakże nowe przepisy są na tyle precyzyjne, że powinny w praktyce zdecydowanie ułatwić funkcjonowanie wszystkim. Nie daj mu się, znowu cię wyprowadził w malinę. Nie musisz mu odpowiedzieć na pytanie, czy to będzie utrudniać. Pamiętaj, że jak masz swoją... Nie podpowiadaj na koniec. No bo strasznie go chcę. Nie, nie. No, jeszcze jedno pytanie mogę. Jeszcze. Daj mu teraz taki hardcore pytanie. Tak. Hardcore, no to teraz jest przygotowany. Nie, to nie będzie hardcore'owe pytanie. A co w takim razie państwo powinno zrobić jeszcze, żeby te przepisy posunąć do przodu? Zrobiliśmy mały krok, zdecydowanie za późno, ale co jeszcze? Jakieś pomysły? Może rządzący potrzebują pomysłu, bo sobie nie radzą. Obecne przepisy są przepisami bardzo dobrymi, ale... Jeżeli chodzi o obecnie wchodzące przepisy, są przepisami bardzo dobrymi. Są to przepisy, które pozwalają funkcjonować wszystkim obywatelom dużo lepiej, pozwalają lepiej funkcjonować biznesowi. Pozwolą gospodarce na zaoszczędzenie dużej ilości środków pieniężnych, niepotrzebnie wydawanych do tej pory na przykład na podróże. Ale pan mecenas nie odpowiada na moje pytanie. Co jeszcze można zrobić, żeby ułatwić przedsiębiorcom życie? Należy pozwolić im działać. Czyli?
Czyli pozwolić im zawierać umowę, pozwalać im dalej rozwijać gospodarkę. Bardzo. Wchodzące dzisiaj zmiany w prawie są zmianami kolosalnymi. Są zmianami, które pozwalają przedsiębiorcom i wszystkim osobom, które potrzebują szybko zawrzeć umowy, na zawarcie tych umów w sposób tańszy i sposób zdecydowanie łatwiejszy niż dotychczas. Od dzisiaj, zawierając umowę, na przykład najmu mieszkania, czy umowę dotyczącą zakupu drukarki, możemy zrobić to bez podpisywania tej umowy. Możemy zrobić to z domu, używając telefonu. Możemy zrobić to... przepraszam, telefon właśnie mi się włączył i zaczął dzwonić. Od dzisiaj, zawierając umowę, możemy zrobić to z domu przy użyciu środków elektronicznych, takiej komórki, używając naszego laptopa. Możemy zrobić to siedząc w domu, niekoniecznie jadąc na przykład ze Szczecina do Gdańska, niekoniecznie jadąc ze Szczecina do Krakowa. Możemy zrobić to taniej i szybciej. Są to zmiany bardzo potrzebne. Niektórzy mają wątpliwości, czy takie przepisy nie będą na początku sprawiały pewnych kłopotów. Jednakże takie kancelarie jak nasza są w stanie wszystkie wątpliwości wyjaśnić i są w stanie wesprzeć każdego małego przedsiębiorcę zamierzającego skorzystać z tej nowej formy. Przyszłościowo jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwoli całej gospodarce odczuć ułatwienie. Forma, z którą mamy do czynienia, jest formą, która ułatwia typowe, niewielkie i mniej skomplikowane umowy. Nie możemy jej zastosować do umów takich jak na przykład nabycie mieszkania. Nie możemy także zastosować jej do takich umów jak umowa o pracę. W tych przypadkach cały czas obowiązują formy aktu notarialnego czy umowy pisemne, co jest podyktowane koniecznością ochrony praw pracowników czy na przykład naszych praw przy nabywaniu mieszkania, kiedy są to jednak umowy dla nas zdecydowanie bardzo ważne. Obecne zmiany, z którymi mamy do czynienia, są zmianami, które idą za duchem czasu. Dostosowują przepisy do tego, co obrót gospodarczy potrzebuje. Są zmianami, które idą w dobrym kierunku. Kamera w zapisie za 10 sekund, zapraszam. Patrzysz tam między kamerę a ścianę, gdzie ja stałem. Od dziś każdy z nas będzie mógł zawierać umowę w dużo prostszej i szybszej formie elektronicznej, takiej jak na przykład SMS czy forma e-mailowa. Jest to duża zmiana, dosyć innowacyjna w polskim systemie prawnym, która ułatwia i usprawnia obrót gospodarczy i zawieranie umów pomiędzy kontrahentami. Możliwości, które dają nowe przepisy, są w zasadzie nieograniczone. Jedynymi ograniczeniami... jak mogę powiedzieć, że... Przepraszam, jeszcze raz. Telefon mi zadzwonił. Nowa ustawa daje nowe możliwości dla uczestników obrotu gospodarczego i zwykłych obywateli. Już teraz nie będziemy musieli jeździć na podpisanie umowy na drugi koniec Polski. Wystarczy, że wyślemy do drugiej strony SMS-a lub e-maila. Na pewno przyczyni się to również do obniżenia kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców oraz wzrostu szybkości i łatwości. Tak.
Te zmiany w prawie na pewno przyczynią się do wzrostu szybkości i łatwości. Nie, ja się do tego nie nadaję. Skończ to zdanie tylko. Powiedz to jedno zdanie do kamery jeszcze. I już. Poza tym to najdłuższe 30 sekund na świecie. Jeszcze dłuższe niż ten? Jerzego? Jeszcze nie, ale ciągniesz. Te zmiany w prawie na pewno przyczynią się do znacznie szybszego i łatwiejszego zawierania umów przez kontrahentów, a tym samym do obniżenia kosztów prowadzenia przez nich działalności.